Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tu znowu Gimper, a to jest The Binding of Isaac Afterbirth. Afterbirth, kurna, wracamy, dzień dobry, jak ja was witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, cieszę się, że powróciłem, możesz na przykład zostawić łapkę w górę. Znaczy, powróciłem już trochę temu, ale robiłem live'y, więc jak nie było cię na live'ach, to zapraszam, bo powiem się iście szampańsko i troszeczkę o tym porozmawiałem, bo jak widziałeś w tytule, ten odcinek został nazwany takim organizacyjnym grid mode'em. Będziemy sobie właśnie troszkę organizacyjnie gadać. Będziemy grać jako Blue Baby, bo tylko jako Blue Baby jeszcze nie mam zaliczonego grid mode'a i w sumie chciałbym to zrobić. I damy sobie kontynuację, a nie ten, bo kliknąłem tak testową grę, żeby dostosować sobie wszystkie ustawienia do nagrywania i okazało się, że mega wyjebany item dostałem na start, bo dostałem The Halo, czyli All Star Cup i na tym sobie zostaniemy i zaczniemy sobie grę. Tu nie ma też hashtag Junia, przypominam wam, słuchajcie, wracamy do tego i oczywiście akcja będzie cały czas kontynuowana przez wszystkie odcinki Isaaca, fanarty związane z grą, związane ze mną, związane z moimi odcinkami i tak dalej, ogólnie z Isaaciem na grupę hajsowników pod hashtagiem Junia. Wrzucajcie i ja będę kilka najfajniejszych wrzucał zawsze na początek odcinka. Zaczynajmy sobie, słuchajcie, w takim razie, żeby nie przedłużać. Gierka w ogóle ostatnio mi robi straszne problemy, będę musiał chyba kompa przeformatować. No i tu podniosę już na odcinku, żeby było The Halo All Stats Up. Tak samo troszkę gryzła się z Missing Cadden na przykład w starej wersji. Takżeśmy na streamie sobie próbowali grać. Tu gdzieś kluczyk wypadł. Tam, za kolcami niestety. Niestety za kolcami, więc trzeba by przekminić, jak to jakoś sprawnie wydostać. Najlepiej bombą oczywiście, no nie, ale takowej na razie nie mamy, więc rozpoczynajmy falę. I na streamie faktycznie też był malutki problemik z tym, ale żeśmy to sobie jakoś poradzili, po prostu Missing Cadda wywaliłem, nie? Ale gra tak czy siak od czasu do czasu zwalniała, więc to nadal jakby ja tam widzę, że problem istnieje. Tak samo próbowałem na streamie na żywo nagrywać odcinek i też mi coś zaczęło właśnie zwalniać. No i to był taki Lipton trochę. Więc tutaj cieszę się, że teraz bangla dobrze, ale tak czy siak podejrzewam, że przeformatowanie komputera będzie niezbędne. Organizacyjnie, słuchajcie, moi kochani, po kolei. Przede wszystkim, no niestety, po powrocie z Rifturu zmogła mnie choroba. Tak jak widzieliście na fanpage'u, jeżeli jakoś tam śledziliście. O, fucker, dostaliśmy już obrażonka sobie. Zmogła mnie choroba i to jakby, wiecie, no to była angina, tak? Czyli 40 stopni gorączki, generalnie boli wszystko. A ja sobie schudłem 5 kilo przez czas choroby, bo ja po prostu nie mogłem nic jeść. To znaczy, ale to ładnie powymijałem w sumie nawet. W momencie, kiedy próbowałem cokolwiek jeść, bolały mnie zęby, bolało mnie gardło, bolało mnie niosło, bolało mnie wszystko, co mogło po prostu, jeżeli chodzi o mój układ. Kurwa mać! No Jezus Maria. Przełyk, no tragedia po prostu jakaś, jeżeli chodzi o w ogóle możliwości jedzenia czegokolwiek. Była, więc to jest raz. Dwa, że praktycznie nie miałem siły też na jedzenie czegokolwiek. Plus wiadomo, organizm był osłabiony jeszcze przez to, że bardzo mało spożywał. Tak, więc jakby no... sporą część po prostu, bo ja nie mogłem jeść, nie, a musiałem brać antybiotyki, bo na antybiotykach leciałem, więc w dużej mierze wyglądało to tak, że spałem 7 godzin, budziłem się, jadłem jakiegoś po prostu takiego monte czy danonka, czy coś takiego po prostu, żeby tylko coś w siebie wrzucić przed antybiotykiem, brałem antybiotyk, szedłem spać dalej. I tak to sobie wyglądało. Dobrze, jeżeli kupię klucz, to nie będę mógł ich rozwalić, ale szczerze, tu nie ma żadnych fajnych itemów. No za 15 tych zyla serduszka kupował nie będę, dobra. Kupmy klucz w takim razie, zobaczmy co uda nam się tutaj złapać. Okej, są dwa dosyć ciekawe itemsy. Ten po prawej na pewno jest bardzo fajny, ale upewnijmy się czym one są, wchodząc na Platinum Gada. Więc no jakby to było dosyć złe, jak babka usłyszała, pani lekarz po prostu jak wyglądał tur i z czego to się wzięło, ta angina i tak dalej, no to się zama. Cricket z wody daje splash damage plus tears up. Daje tier up, faktycznie trochę zasięg zmniejsza, ale daje, że tirsy faktycznie mają splash damage. A ten drugi item to jest taki jakby flakonik biały z perfumami. Znajdźmy go, czy on jest w nowych itemach? W nowych, milk. Daje nam taką szklankę mleka i rozlewa się that follows and spills on the floor upon taking damage. Jak dostaję obrażenia, to się rozlewa i daje mi to tears upa do końca pokoju. Dobra, no ja chyba wolę mimo wszystko Cricket's Body wziąć, żeby mieć splash damage plus tears up. Jest to mega, mega sympatyczny item. Dobra, zostało nam 14 monet. Tak, czerwonego serca to ja nie kupię. Klucz mógłbym, ale do skrzynki się nie dostanę. Bombę mógłbym, żeby tych kutasiorzy rozwalić. Ale chyba po prostu pójdziemy na boss. Ale słodko wyglądamy. Więc to generalnie było bardzo źle. No i zalecenie było, niestety, proszę pana, musi pan zamknąć mordę.
do łóżka i się wyleżeć. To i tak był problem, bo ja i tak miałem sporo roboty, które musiałem wykonywać dzwoniąc przez telefon i to po prostu wydłużyło mi to strasznie, tak? Więc jakby stąd wyszła taka przerwa, jaka wyszła, tak? Wolałem tam, ja jestem zwolennikiem tego, żeby choroby wyleczać, a nie zaleczać, bo choroby zaleczane powodują, że potem wracają cały czas. I tak teraz już zaczynam streamy. I zdarza mi się, że na przykład rano się budzę skrypką delikatną, nie? Więc coś tam jeszcze jest. No, angina to jest niestety takie chorobstwo, które ma tendencję do nawracania i tak dalej, więc raczej staram się to monitorować, ale już jest okej, tak? Powiedzmy, że jakby pogadanie, postreamowanie parę godzin dziennie i nagrywanie odcinków nie stanowi już większego problemu, więc na luzaczku możemy sobie do tego wracać. I teraz no, pytanie, co dalej? Ja dzisiaj jeszcze będę wrzucał taki film króciutko podsumowujący rok 2015, ale pewnie, dobra, spróbuj mi przerzucić po prostu itemki. Ale pewnie was bardziej interesuje, co w nadchodzącym roku. Ta czerwona świeczka to jest spacebar item, prawda? Wezmę to, bo to chyba dawało czerwone serce. Czarne, przepraszam, właśnie. Evil Range Up i coś tam jeszcze. Zajebiście. Pewnie co dalej. Słuchajcie, trochę bawimy się w te strumyki teraz. Już były teraz chyba 3 pod rząd, tak, 3 dni pod rząd. Dzisiaj nie będzie, dlatego dzisiaj pomyślałem, że w sumie skoro nie mam czasu w godzinach, kiedy normalnie są streamy, to nagram sobie po prostu Ajzaczka troszeczkę wcześniej, tak, i puszczę wam na kanał, żeby troszkę organizacyjnie informacji było także dla tych osób, które gdzieś tam czasu na tę transmisję na żywo, które czasu na tę transmisję na żywo nie mają po prostu, tak. Więc słuchajcie, no tak się trochę pobawiłem w te live stream. Powiem, że siedział mi ten pomysł w głowie już przed turem, natomiast przed turem to było niewykonalne po prostu, bo organizacja tego, praca nad tym, żeby to wyszło tak jak wyszło, zabierała mi zwyczajnie zbyt dużo czasu. Okej, to pomyślmy, czy któryś z tych itemów daje mi jakieś serca. Jak dokładnie działał Guppy Scholar? I to jest coś, co mi się działo w głowie już naprawdę od jakiegoś czasu, żeby zacząć bawić się w te streamy. Wreszcie mam na to czas. I to jest coś, na co chyba w tym roku będę poświęcał troszkę czasu, ale zaraz wam, oczywiście nie będzie to w 100% kosztem kanału. Kiedy Izak ginie, ma szansę 50%, że się zrespi z jedną, drugą serduszka, spoko. Ten odwrócony krzyż, to chyba też nam nie daje żadnych serc, daje nam Demon Wingsy i ten, to jest pentagram, a nie Abaddon, tak, to jest pentagram. Tak, jest to pentagram i bardzo chętnie bym go wziął, ale... Ale niestety nie stać mi na to, więc będziemy musieli liczyć na Angel Roomy na następnych piętrach. Okej, 6 monet. Weźmiemy klucz, tak mi się wydaje, licząc na dobrego Treasure Rooma na następnym piętrze. Nie zobaczymy, jak to wyjdzie. Pół serduszka, czyli generalnie ciężko. Bardzo ciężko, jeżeli chodzi o Blue Baby'ego naszego. Już nie wiem, jak to będzie, ziom. Naprawdę nie. O kurwa, Curse of Darkness jeszcze. No dobra, zobaczymy. Tears up, sympatycznie. All Stats Up. Okej, dostaliśmy serduszko, to ważne. No i powiedzmy, że mając 2 All Stats Upy, no naprawdę jesteśmy już bardzo solidnie wypasieni tutaj. Okej, trochę główienek, może jakieś fajne rzeczy powypadają, niestety nie. Czerwone serce jest, ale chuj mi po czerwonym sercu. Z tego mogłyby jakieś niebieskie wypaść. Dobra, chodźmy na razie odpalić falę, mamy 1,5 serduszka i sporo wzmocnienia strzały, więc powinniśmy dać radę. Więc teraz tak, streamy. Na pewno streamy będą i to jest w ogóle coś, co jest niepodważalne, bo no naprawdę strasznie fajnie się bawię, super atmosfera panuje naprawdę i jest to coś, co mi się podoba. W kontekście kanału, ja myślałem, żeby zrobić to w ten sposób, że po prostu dla osób, które będą na streamie i będą jakoś śledzić te audycje live, ja myślałem, żeby zorganizować coś takiego, żeby odcinki, które po prostu będą wchodziły następnego dnia na kanał, żeby one były robione w ramach streamów, tak jak stream trwa 3-4 godziny, a materiału na kanał najczęściej wchodzi od godziny do półtorej dziennie, tak było przed turem, takie jakby tempo, dokładnie takie same jak było dotychczas, będę chciał utrzymać, żeby faktycznie kanał na tym nie cierpiał. Półtorej godziny z tego streamu, przykładowo właśnie 4-godzinnego, będę wtedy poświęcał na nagrywanie w trakcie streamu odcinków. Te osoby, które tam będą widziały je jakoby przedpremierowo, tak? I teraz te osoby mogłyby powiedzieć, że no żaden teoretycznie tracą, bo nie mają co później nagrywać na kanale, że to jest dla nich złe. No ale hej, dzień wcześniej dostajecie, szczerze, 4 godziny materiału na żywo, który możecie sobie obejrzeć. Oczywiście też, jeżeli będą się jakieś fajne akcje działy na streamach, to bardzo chętnie to przerzucę. Teraz na pewno milionerów będę chciał przerzucić, tylko to będę musiał troszkę przemontowywać. Ale to spoko, ja już montaż polubiłem, już jest, możemy montować, nie? Możemy działać. Bardzo fajne, mocne strzały już mam teraz i
Niebieskie serce. Mam niebieskie serce z kupy, zajebiście. Więc o kurwa, sami się w pysk zabili. Pięknie. Devil Room. Dead Bears, oczywiście, nie chcemy, bo nawet nie możemy chcieć. Liczymy na Angel Room. Więc też na przykład robiliśmy milionerów i wyszło naprawdę mega super. Bardzo, bardzo fajnie wyszli milionerzy, więc ja będę chciał to pewnie jakoś fajnie przemontować, tak żeby pominąć te jakieś tam momenty, w których były rzeczy streamowe, czyli że na przykład przychodziła dotacja czy coś takiego, jakoś to fajnie pomontować i przerzucić na YouTube'a wtedy. Takie coś na pewno będzie się też pojawiało i co, no i będziemy sobie działać tak jak działaliśmy. Na pewno będzie Isaac, bo to jest gra, którą ja mogę grać i grać i grać i grać i w ogóle nie czuję zmęczenia. Będziemy musieli sobie na pewno znaleźć jeszcze jakąś inną serię, bo Don't Starship Wrecked, tak sobie trochę popykałem, ale na dłuższą metę mimo wszystko chyba nie będę chciał jakoś dłużej ciągnąć tej serii. Chociaż zobaczymy, być może sobie ją na przykład w ramach streamów zrobimy. Gdzieś tam cały czas ten Gothic 2 krąży jako całkiem fajny pomysł. To jest coś, nad czym się zastanawiam. Ale Gothica ja też uważam, że to może być na przykład dużo, dużo fajniejszy pomysł, żeby jego po prostu zrobić na tych streamach. Dobra, zrobimy najpierw rundę przed otworzeniem tej skrzynki, bo jak wezmę mam z kija, to dużo więcej rzeczy mi wyleci. Więc ja też na przykład zastanawiam, poza tym często tam mówicie, że się głubię, że coś robię źle i tak dalej, i to wychodzi dopiero po odcinku. A tak szczerze, na streamie na przykład totalnie na bieżąco wszyscy weterani Gothica mogą wchodzić, dawać mi rady. To byłoby potem jakoś tam przerzucane na YouTube'a i myślę, że to jest naprawdę bardzo okej dla tego rodzaju gry. To jest w porządku, oczywiście część materiałów spora byłaby unikalnie tylko na streamach, tylko dla osób, które tam jakoś są, żeby one po prostu też były gratyfikowane za to, tak? Żeby nie było, że wszystko jest przerzucane na YouTube'a, bo wtedy w sumie po co przychodzić na te streamy. I tak ja to sobie jakoś tam wyobrażam. Mam parę innych pomysłów, ale jakby to że ja mam pomysł, ja mam bardzo dużo pomysłów. To, że ja mam jakiś pomysł, a nie jestem pewien co do jego realizacji, to ja wtedy o nim po prostu nie mówię, tak? Żeby staram się unikać sytuacji, w których mówię o czymś, a później z tego pomysłu rezygnuję. To znaczy nie mówię wam po prostu o pomysłach w mojej głowie, które są w fazie bardzo, bardzo wstępnej, bo to potem powoduje, że już to kiedyś tłumaczyłem, ale może warto wspomnieć jeszcze raz, że potem powoduje, że ludzie piszą, a bo ty obiecałeś, a nie zrobiłeś, a jakby ludzie bardzo często niestety traktują to, że się powie o czymś, że mam jakiś pomysł, że chciałbym coś zrobić, że myślę nad tym jako obiecałeś, tak? A to były luźno rzucone pomysły, więc po prostu staram się być jakoś tam wstrzemięźliwy przed tym. To sobie może kupimy, bo z tego dwa serduszka. A nie kupimy, bo chyba nie będziemy mieć tyle cashu. No dobra, trudno. O kurwa, co to? Ultra Pride z Epic Troll bombami. No dobra. Spoko, zabijemy go w miarę szybko. Pięknie, no obrażenia mam śliczne. Tu w ogóle nie mam co narzekać, jeżeli o to chodzi. Więc tak ja to sobie wyobrażałem jakoś w kontekście 2016, jakichś tam nadchodzących miesięcy. Oczywiście teraz w kontekście jakichś tam spotkań 23 stycznia będziemy mogli się na krakowskim Mytycie zobaczyć. O wszystkich takich jakichś rzeczach, akcjach będę was informował na bieżąco. Jeżeli chodzi o jakieś tam plany muzyczne, to są, tak jak na This Challenge'u drugim zresztą zapowiadałem, pracuję nad epką, mam sporo fajnych biciorów, mam parę zwrotek już popisanych, będę jakoś pod koniec stycznia prawdopodobnie leciał do studia, to też jakby nie będę, jakby wyciągając naukę jakąś tam z przeszłości, kiedy to jak zajmowałem się moją pierwszą płytą, dosyć mocno olałem kanał, teraz jakby będę brał ze sobą po prostu laptopa tam do studia wystarczająco mocnego, żeby streamować, nagrywać, chociażby nawet takie jakby prostsze gry, właśnie jak Isaac czy jakieś platformówki, żeby na pewno codziennie tak samo pojawiał się materiał, żebyście wy po prostu jakby osoby, które nie są zainteresowane jakąś tą moją twórczością muzyczną, żeby też na tym nie cierpiały, tylko żeby dostawały normalnie, regularnie, codziennie porcje odcinków, które powinny dostać, tak? Taki jest plan, więc tutaj absolutnie się o to nie martwcie. Pewnie mogą zdarzyć się sytuacje, że będą dni, gdzie tych materiałów będzie pojawiać się troszeczkę mniej, no ale tak się zdarzało i do tej pory, więc jakby tak mi się wydaje, że to nie powinno jakoś bardzo nikomu przeszkadzać, tak? Poza tym jednego dnia nie dostajecie odcinka jednego, następnego dostajecie 4 godziny live'a, tak? Więc to też jest coś jakoś, że to nie jest tak, że jest to jednostronne. Co to jest? Extact Bombs. Dobrze, najważniejsze z tego jest to, że 5 bomb dostaliśmy. Binky Memories, najważniejsze jest... O Jezus, ale Tearsapa pięknego dostaliśmy. Najważniejsze jest to, że dostaliśmy niebieskie serduszko. Eternal Heart, jego trzeba będzie wziąć. A on się pojawia i tak tam skrajnie, schowany. Więc możemy go wziąć już teraz. Tej baterii do gówna nie ma co brać. Nie ma tłumaczenia do przerzucania itemów, więc tutaj raczej nic nie kupujemy. Lecimy, womb.
O kurwa, to już się źle zaczyna. Vaginas. Swim around. O kurwa, one są w cztery strony świata, zapomniałem se. Zjebałem, że one są w dwie, te tutaj. A już są w Chetiri. Niedobrze bardzo. Nie bobziu. Nie robimy tak. O kurwa, po prostu mam czerwone strzały, które się rozbijają na te mniejsze. Ja nie do końca wiem, które pociski są moje, a które przeciwników. Znaczy wprost, totalnie nie wiem, które są moje, a które przeciwników. Jest to pewnym problemem z pewnością. Ale luz, damy sobie radę. Całe szczęście te strzały są na tyle mocne, że... Ała, kurwa, że za dużo tych obrażeń nie dostaję. Ej, nie mogę stracić Sternal Karta, będzie wstyd jak chuj. Będzie wstyd jak chuj, jakbym go wziął i stracił potem, no nie? To jest drugie, dobra. On nie szarżuje chyba, nie? Dopiero te mniejsze szarżują. Tak, on tworzy głowienka po prostu, ale nie szarżuje. Dobra, teraz drugi, kubka, grzybiarza. Kurwa, ale napierdalamy. Nie no, ślicznie. Dobra, i za chwileczkę bossowie. Przed nami 20 parę monet, ojej, ale bym się głupio bił. 20 parę monet, no serc marnować nie chcę. Kurde, tak szczerze nawet sprawnie nam to idzie jak na Blue Baby'ego. Bardzo dobre itemy żeśmy podostawali. Więc kurna, aby tego nie spieprzyć po prostu teraz. Spróbujmy. Ojej, the cake, bardzo źle może być. Czy takiej chyba w miarę lightowej wersji? Nie pamiętam dokładnie. Kurwa! Całe szczęście to odpychanie będę nie wiedział. Tu się mogę schować. Ojej. On zostawia taki toksyczny ślad, to jest mega złe. Trochę jak chujowy związek, nie? O! Opla, dobra. Dobra, dobra. On w miarę randomowo też lata, więc jest git. Dobra, pierwszy boss załatwiony. I co my tu mamy? Jezus, dwóch bossów naraz, pojebało wam coś. No, ale ten jest basementowy, więc to jest spoko. Jego w miarę szybko załatwimy. Teraz tak, trzeba się zająć sercem. Czarne serce widzę pierwszy raz, więc nie mam pojęcia, jak ono się będzie zachowywało. Dobra, chyba się chujowo zachowuje, więc git. Okej, okay, zabijmy maskę teraz. Bokiem walimy. Tutaj ten splashowy, ten splash efekt na naszych łzach bardzo dużo nam pomaga w walce z maską. O nie, kurwa, dostałem i ten Archarda mogę stracić na pentagramowej. To pytanie, czy warto pentagramową odpalać w takim razie, czy nie iść na następne piętro. Chociaż no, Angel Room jest kuszącą opcją, zawsze. No ale co, no mam Eternal Harta stracić? W David Roomie i tak nic nie dostanę. Znaczy mogę z Krampusa coś dostać fajnego, tak szczerze. A z magicznej kuli... Z magicznej kuli jest chyba... Coś jest. 8 Ball. Kartę Tarota losową mi daje. Dobra, spróbujmy. Liczę na coś. Wheel of Fortune. No, stawmy tu. I zróbmy tak. Elegancko. O, fuck! Dobra, czy ten oto, kurwa, śrubka? Nail? Nie, nail to jest gwóźdź. Czy ta oto śrubka mi daje coś? Tear Subshot Speed Up. Jest to fajne, ale... Chociaż szczerze, Tear Subshot Speed Up? Bardzo okej. Okay. To jest coś, co zawsze warto mieć. No waham się, czy chcę tę pentagramową odpalić, czy ja to przeżyję, tak szczerze. Spróbujmy... Tak? Niestety nie. No nie, no do Curse Roomu wchodzić nie będę, to w ogóle można zapomnieć o tym. 12 monet. Waham się. Dobra, spróbujmy. Raz koziewio. O kurwa. O kurwa, dwóch. O ja pierdolę, będzie źle. Gdzie on jest? On się nie rusza z miejsca na szczęście. Dobra. W tym miejscu chyba nie bardzo może mnie uderzać, co? Dobra. Dobra, zaraz pęknie, bo już połowę zdrowia stracił. Będzie spoko. Damy radę, mordo. Dobra, jeden pękł. Z drugim trzeba się zająć. Dobra, spoko, damy radę. Dobra, ała, kurwa, dostałem se. Ja pieprzę. A jakbym stąd strzelał? On nie powinien sięgnąć. A ja jego sięgam? Tak, sięgam go, zajebiście. Dobra, mega. Rozjebany. Moment, tu jeszcze. Robak jakiś. Ja pierdolę, prawie tam wszedłem. Ale zło. Pieniądze! Dobra, zmarnuję te dwie bomby, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Okej, o to chodziło. 22 monety. Dobra, zachowajmy je. Zachowajmy je na next piętro. Zajebiście, dobra. Wow, zrobiliśmy to, jest git. I dostaliśmy trochę cashu, to jest coś. Sheol. Sheol. Spoko.
Spoko, level up i 3D. O, dostaliśmy czarne serce, jakieś niebieskie też. Co to są te trzy kropelki, bo nie pamiętam. Sprawdźmy. Co to robiło? To jest chyba nowy item jakiś. Tak. Shooting is in one direction increases your fire rate until a cap is reached. The maximum effect is to half your delay, which takes roughly 10 seconds to achieve. The accuracy of your teeth is also reduced as your fire rate increases. As soon as you change the radius or interrupt, your fire rate is reset. Ok. Czyli to działa tak, że jak strzelamy w jednym kierunku, to nam zwiększa prędkość, ale też większy rozstrzał jest na tych luzach. I może nam to podwoić maksymalnie szybko strzelność. Naszą... O Jezus, wypadło niebieskie serce, jak cudownie. A weźmy, ciekaw jestem strasznie. Intensifying tears. Tak, przyspiesza faktycznie. O, i te łzy naprawdę zakurwiam na bossów. Świetne. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Okej, zaczynajmy w takim razie. Trzymajmy to raczej na bossów. Nie upierajmy się jakoś bardzo na normalnych przeciwnikach, żeby tego używać. Bo nie ma to sensu. Tak myślę. Tak orzekłem. Bo tak mi się wydaje, że jak na normalnych przeciwników będziemy się upierać na używanie tego, to przynajmniej jak ja tak próbuję działać, to zawsze kończy się tak po prostu, że przez skupianie się na tym dostajemy głupie obrażenia. Tak, nie ma to sensu większego. Dobra. Tyle chyba, słuchajcie, organizacyjnie w kontekście planów. Była faktycznie chwilunia przerwy, ale jesteśmy, kurwa, back in the business i robimy jeszcze większy rozpierdol jak w zeszłym roku. Taki jest plan i tak będziemy działać. W kontekście grupy hajsowników, bo dużo osób pyta o te unbany. Ja to w sumie na streamach mówiłem już, ale myślę, że warto będzie też tutaj zaznaczyć. Już myślę, że mogę powiedzieć otwarcie, że jakby, ja tam mówiłem o tych unbanach, w planach jest i to raczej bardzo, bardzo niedalekiej przyszłości. To jest kwestia, myślę, tygodnia maksymalnie. Bo ja już grupę mam założoną, jeszcze czekam tam na ostatnie grafiki pod nią i tak dalej, że w kontekście odbanowania wszystkich, bo to nie da się zrobić czegoś takiego jak odbanowanie wszystkich. Nie istnieje taka opcja na fanpage, na Facebooku, tak? Na grupach. Więc będziemy to robić, kurwa mać. Będziemy to robić w takiej formie, że po prostu starą grupę sobie zawiesimy, albo skasujemy, albo chuj wie co tam z nią zrobimy. Zrobimy coś, żeby ona po prostu, żeby ją wyłączyć. A, kurwa, z czego ja dostałem niby? Z tego promienia? A Jezu, dzięki, jest dwóch. Ja pierdolę. Dobra, trzeba zabić jak najszybciej ziomeczka. O kurwa. No ładnie. Dobra, jeden pękł. I drugi też już pękł. Ślicznie. Angel Room. Book of Revelations. Jak najbardziej. Na pewno lepsze to od gówna. A niestety bez niebieskiego serca. 36 monet. Czy mamy baterię? Nie, ale mamy habit, który powoduje, że za dostawanie obrażeń będziemy ten... Dobra, resztę sobie zostawimy, żeby móc też coś wpłacić na grid machine na koniec. Okej, i lecimy na kolejne piętro, the shop. Okej, myślę, że powinniśmy dać radę. Jeszcze parę serc by się przydało. Ale myślę, że overall damy radę. Jak działa dokładnie ta gruba bateria latająca za nami? Ja jestem ciekaw i muszę to sprawdzić w tym momencie. Zanim zaczniemy dalej. A familiar that has a random chance to drop a battery pickup or freeze all enemies in the room for a short while. Charge baby also get chance to add one charge to your spell. This effect can occur while in a hostile room with enemies. Ale jest to. A to jest spoko. Bo to za piątkę daje nam serduszko. Dobra. Chodźmy. Aha, tu już nie ma treasure roomów. Tu już są gridy. I inne złośniki. Generalnie. Dobra. O, właśnie tak jest. Tego typu sprawy. O, tu jeszcze dwóch tych zostało. Kurwa macie, jak głupio dostałem. Niepotrzebnie. Tak niepotrzebnie. Bardzo źle. Dobra, duszki. Duszki do poduszki. Ślicznie. Bombermany pierwsze. Na chwileczkę gridy się pewnie zaczną, bo to sklep. Dobra, tu się sami bijcie tymi bombami swoimi, patałachy. Ślicznie. I proszę bardzo, serduszko sobie robimy. Kurne, jakbym wcześniej dostał, byłoby ślicznie. Ale i tak nie narzekam. Bardzo dobry item. Jeżeli chcemy jako Blue Baby mieć zaliczonego grid moda. Wreszcie, bo to oznaczać będzie, że mamy już grid moda wszystkimi postaciami poza Lostem. Ja sobie Losta zostawię na jakąś specjalną okazję. Bo to będzie wymagało bardzo wielu nerwów zmarnowanych. I chyba najpierw warto grid moda sobie wypełnić, żeby on zaczynał z Holy Mantle, no nie? Tylko że na grid modzie ten Holy Mantle jakoś bardzo dużo nie pomaga, bo to wszystko w obrębie jednego pokoju się odbywa gdzieś tam, więc on się za dużo nie resetuje. Dobra, lecimy od razu dalej.
Daddy Longlegs, jak dla mnie spoko. O kurwa, może nie, bo jeszcze jest kurwa ciocia Longlegs. Taka short legs bardziej w sumie niż Longlegs. Oj, kurwa. Dobra, zdechaj. Dobra, te ludziksy. W miarę prosto to powinno być. O, tak będziemy wypierdalać cały czas w jedną stronę. Ała, Jezus, ile ja serc potraciłem głupio. W idiotyczny sposób po prostu. Oła, kurwa, dostałem. Ale źle, ale źle. Dobra. Musimy za te monety pokupować serca, nie ma opcji. Sorki memorki. Raz. Dwa. Trzy. No nie ma szans. No nie ma, nie ma jak inaczej tego zrobić. Pentagramowa fala. Zapierdala. Yeah. Ała, kurwa. Zajebmy te macki. Jak już muszę się zastanawiać, kogo zabić pierwszego w trakcie fali, to znaczy, że jest źle. Tak generalnie. Opla. Skurwysynu. Chuja widzę. Za dużo tych łez. Pierdolta się. Pedały. Dobra, schowałem się tu. No kurwa, dostałem niby jak. Ja wale. Pierdalaj z tym robakiem. Umrzyj. Dobra, Angel Room, ładnie. Eternal Heart, spoko. Serce straciłem, serce odzyskałem. Curse Room obsrywamy, 28 monet. Spoko, żeby wpłacić do Grid Machiny. Myślę, że lecimy. Myślę, że na poziomie 4 serc jesteśmy w stanie. No dobra, zrobimy jeszcze jedno, na wszelki wypadek. Wolę mieć pewnie wpłacone pieniądze i na 100% niż niepewnie, nie? Wolę troszkę mniej, a żeby to było pewne. No, więc kajzownicy to też jest kwestia paru dni, tak mi się wydaje. Ja już się ruszam, już wracam powoli do normalnego trybu pracy i to mnie mega cieszy, tak? I na siłowni już wróciłem normalnie, bo to też tam powiedzmy przez chorobę, no musiałem swoje odleżeć, tak? To nie jest pewnie jakiś bardzo dobry pomysł, forsować się kurwa jeszcze ćwiczeniami. Jak organizm jest wycieńczony. Też wróciłem do tych regularnych streamów i w ogóle do działania. Wróciłem, więc spoko. Będziemy sobie działać, cały rok przed nami, kolejny już zresztą. W kwietniu będę miał w ogóle 6 lat kanału. To jest kurna kawałek, naprawdę spory kawałek czasu. Dobra, tych co musimy porozpierdalać. Całe szczęście mamy mechanizm jakiś do takiego grubego załatwiania tych czereśniaczków. Bardzo ładnie. Pierdalaj, no i serduszka będzie się leczył. Chyba, że mu jakoś tam zabronimy. Zastanawiam się, czy więcej obrażeń. Inaczej, czy lepiej jest niszczyć mu to serce, żeby on się nie uleczył, czy napierdalać w niego w tym czasie, żeby tego zdrowia. Żeby stracił to zdrowie w sumie, nie? Na czym on bardziej wychodzi na minus. Nie ma znaczenia, bo i tak sobie magia spoko sobie dajemy radę. Spróbujemy nakurwiać w niego po prostu. Tutaj mi się wydaje, że lepiej to wychodzi, jak w niego nakurwiamy, tak szczerze, niż jak skupiamy się na niszczeniu tych serduszek. No szczególnie, o właśnie, jak sobie rozkręciliśmy już maszynę do napierdalania. Teraz na hasza bardzo ładnie moglibyśmy iść, no ale to jest grid mode, więc nie ma o czym rozmawiać. No, jak jesteśmy rozkręceni na podwójnej prędkości, to jest kurna, żyć nie umierać. Dokładnie tak. Oh yeah. Ło. Dobra, spoko. Dobra, no tu musimy przerwać niestety naszą kanonadę. Bo idą oni ze wszystkich stron, a nie tylko z jednej. Dobra, czerwony się zrobił trochę. Chyba się zdenerwował nasz przyjaciel. Szkoda, bardzo mi szkoda twoich nerwów. Kutasiorzu. No i na takim debie jak w niego napierdalamy, na pewno jest lepiej w niego napierdalać niż niszczyć te serduszka, no nie? Pięknie, ślicznie. Bomby? Kurwa, dostałem co trochę. No ale dobra, nie za dużo. Piąteczka jakaś serdeczna wypadła. Dobra, dajemy radę, nie jest źle. Standardowo. Standardowo ci rozpierdalamy, śmieciuku. 30 monetek, jak sobie wpłacimy na grid maszynę, będzie bardzo spoko. Ja zauważyłem, że ona teraz ma mega małą szansę, żeby się zaciąć w ogóle. To jest bardzo spoko. Dobra, ale cię teraz nakurwiamy. Ale go prowadzę, za nos. Za nos cię wodzę. Puszczam wodzę fantazji. Od Europy do Azji. Kutasiorzu. Do Odisamu złapałem. Kutasiorzu. Pięknie, ale w ciebie wchodzą te pociski. Jak złoto. Jak złoto. Okej.
pięknie. Ale ja uwielbiam po prostu takie masakrowanie tych grup. Ja specjalnie tych kluczyków nie rozwalam, żeby móc ich porozkurwać sobie ręcznie. Uwielbiam to. Jakaś monetka wypadła. Spoko, bo z tych bomb często monety wypadają. I bang. Pęk sobie. Pan Ultra Cracked Dice has appeared in the basement. Z Blue Baby'ego. Oj, źle już musiałem pójść. No, 250 monet za chwileczkę na naszej grid maszynie. Ja wiem, że jest taki bug, który można do 999 bardzo łatwo uzupełnić i ją potem pęknąć tę grid maszynę na 1000. Ale już nie pamiętam. W sumie nie wiem, czy on jest dalej wykonalny, ten błąd. Wiem, że Eleven to zrobił, nie? U siebie na filmach i on już ma kipera dzięki temu odblokowanego. No spokojnie, myślę, że na streamach sobie to dociłamy. Ja sporo grid moda robię na streamach, także ten. Słuchajcie. Wracamy w takim razie, filmy będą się pojawiały jeden dziennie, jeden na dwa dni. Myślę, że taka jakaś częstotliwość, chyba że złapiemy jakąś kolejną serię, to będzie tego więcej. Część będzie przerzucana jakoś tam ze streamów, żeby te materiały się pojawiały również dla osób, których na live'ach nie będzie. Będę się starał jakby, żeby materiał nagrywany z live'a jakoś bardzo nie różnił się od tego normalnego, żeby to nie był kurwa taki jebnięty wycinek, bez powitania, bez niczego i tak dalej, tylko będę się starał, żeby to były fajne, normalne materiały. A póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, piszcie jakieś swoje pomysły, propozycje, może jakieś gry konkretne, czy cokolwiek innego, co byście chcieli zobaczyć i dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, słyszymy się najprawdopodobniej jutro na live streamie. Cześć!